Dobra, dzisiaj takie porównanko tych mniejszych sprzętów. No chociaż nie wziąłem najmniejszego, bo te Sharpy wszystkie mają potencjalnie mocniejsze głośniki jednak, bo o ile dobrze pamiętam, to już T231 miał chyba, nie pamiętam, czy też miał po, kurczę, po 2,5 W czy po 5, ale no wziąłem tego większego Sharpa T252, bo T231 gra w mono, także trochę bez sensu. A T252 już jest trochę mocniejszy, on ma już raczej na pewno po 5 W głośniki, ale zapomniałem, pewnie gdzieś to tam na starszych filmach jest widoczne. No ale on ma trochę mocniejsze te głośniki, o ile ten mały Senator ma po 4 W, to ten ma co najmniej po 5 albo 5,5, no nie pamiętam tego dokładnie, ale zobaczmy po brzmieniu. Ustawiłem obydwa tak, żeby można było dać głośno, żeby nie dudniło, czyli musiałem bas trochę zmniejszyć w T252, który ma większy potencjał po cichu, ale dając głośniej on dudni. Teraz gra Sharp. No już dudni, no. I sopranu trochę zdejmę, bo tak za duża przewaga tego sopranu jest. O, teraz tak dosyć dobrze brzmi. Aha, jeszcze no co do rozmiarów, to Sharp WQT252 jest jakieś, no przynajmniej z 5 cm dłuższy, ale też z jakieś 5 cm niższy jest od tego Senatora. Zresztą ja wiem, 5, ze 3 cm niższy jest. A no, coś takiego, ile Sharp to jest moja dłoń, która nawet jest no ze 2 cm większa, jak rozciągnę, a senatorowi brakuje trochę, jak rozciągnę całą łapę, to jeszcze z 2 cm brakuje, czyli 4 cm niższy jest Sharp, ale też jest grubszy trochę. Niewiele, ale trochę grubszy jest, ale jest dłuższy. Jest dłuższy z każdej strony, jak tak stoi jeden na drugim, to o jakieś na oko z 2-3 cm, czyli no przynajmniej z 5 cm Sharp jest dłuższy. Taki zdaje się bardziej jamnikowaty przy tym Senatorze, który jest taki wyższy, taki bardziej dostojny ten wygląd ma. Wizualnie mi się bardziej podoba. Bo te Sharpy to były pierwsze takie moje klasyki, właśnie jak szukałem, no ale to są takie bardziej plastikowe bryły, nie są tak klasyczne jak te Senatory właśnie, które mi się jeszcze bardziej podobają. Wcześniej mi się podobały te Sharpy, bo to też takie trochę klasyki, no ale to jeszcze nie zupełnie to, one takie bardziej trochę jak czołgi są zbudowane. A to są takie typowe klasyczki, jak lubię właśnie ten Senator. A dobra, bez pitolenia. No zbyt głośno dawać nie ma sensu, chyba że na chwilę. Bo zbyt głośno to tak trochę dudni. Przejdźmy na Senatora, który będzie trochę słabszy. Bo te 252 już jest dosyć mocny, taki no już prawie że porównywalny z T360 czy EDM50. A Senatorek jest raczej trochę słabszy. O, nie mi się muzyka. Pauzuję. Teraz Senator. No też jak daje głośniej, to trochę bije, ale dla mnie jakiś tak troszeczkę jakby bardziej bogaty, trochę bardziej klasowy ten dźwięk ma, mimo że trochę słabszy, to jest jakby taki trochę, kurczę, jakby to powiedzieć. No wyleciało mi słowo. Niekoniecznie klasowy, taki bardziej, kurczę, no. No taki bardziej bogaty, no wyleciało mi słowo.
taki, wydaje mi się, trochę przyjemniejszy, ale Sharp ma trochę tego basu więcej jednak. Senator ma takie bardziej subtelne, przyjemniejsze, czy czyściutkie te soprany tak fajnie zamiatają, omiatają, tak przyjemnie brzmią. Sharp ma już takie jakby trochę sztuczniejsze, może słychać bardziej tą plastikowość. Ale zobaczmy jeszcze raz. Teraz Sharp. No dźwięk taki trochę no nowocześniejszy, soprany już nie są takie ładne, ale też nie są złe, no też jest ładny ten sprzęcik brzmieniowo. Bas na pewno jest głębszy, no głębszy jest, bo to jest trochę grubsza buda jednak i głośniki trochę mocniejsze. Ale nie wiem dlaczego dźwięk Senatora mi się troszeczkę bardziej podoba. Niewiele, ale troszeczkę bardziej mi się podoba. Jakoś tak bardziej stylowo według mnie brzmi. Jeszcze raz przejdźmy na Senatora. Słabiej, ale tak troszeczkę bardziej stylowo. Tylko od nowa, bo jak na złość się już zaczęło kończyć. No dawaj. Już tak subtelnie i troszeczkę bardziej stylowo. Niewiele, ale jednak są w miarę porównywalne sprzęty. Senator mi się dźwiękowo troszeczkę bardziej podoba, ale Sharp jest troszeczkę mocniejszy. No właśnie, może dlatego te soprany tak się wydają przyjemniejsze w Senatorze, bo on ma odrębne te wysokotonowe, a Sharp to ma raczej jakieś piezo tam, on chyba nie ma wysokotonowych, tutaj soprany płyną chyba, chociaż no niby nie, tutaj pomaga, on ma jakieś takie piezo, jakieś go rozkręcałem, tam są tylko jakieś takie blaszki, dlatego te soprany brzmią troszeczkę gorzej, no ale niewiele, też daje rady, ale jednak Senatora się przyjemniej słucha. Lepiej jest ten sopran, jest no tak jakby lepiej odseparowany, taki troszeczkę bogatszy. Bas jest jednak no słabszy, ale to już mówiłem, bas jest słabszy, no. Ale sopraniki według mnie lepiej zamiatają. Fajniejsze są, przyjemniejsze takie, kurcze, bogatsze. I jeszcze raz Sharp. Tutaj też jest ich dużo, ale no są takie trochę uboższe, no zwyczajnie uboższe. Co z tego, że jest ich dużo, ale te z Senatora według mnie brzmią przyjemniej, no. Ale Sharp też brzmi bardzo dobrze, no. No jeden mógłby powiedzieć, że lepiej, drugi, że gorzej. To jest ciężko ocenić. Według mnie Senator brzmi tak mówię, no. Już się nie będę powtarzał. No dobra, to na tyle z tego porównania. Co tutaj ciągnąć dłużej? Hmm. 10 minut dochodzi, kończę filmik, może jeszcze z Sharpa przejdę na Senatora i dokończymy utworek i zmykam. We'll be right back.
taki mały, przyjemnie brzmiący senatorek. Jest nawet krótszy z te 5 cm od jednego z mniejszych szarpów, te 252, który wydaje się taki bardziej nabity, taki bardziej jak czołg, ale jest niższy od senatora, no. Ale dobra, miałem się nie powtarzać, tylko utworek do końca miał dolecieć. A to jeszcze chyba z minutę potrwa. To już niech sobie gra.